No witam wszystkich serdecznie. No znajdujemy się dzisiaj w Grodźcu koło Będzina. No pozwiedzamy sobie pozostałości po byłej kopalni Grodziec i przyległych innych obiektach w tej okolicy. No kopalnia węgla kamiennego w Grodźcu miała swoją działalność w latach 1899 do 1998. Ostatecznie zlikwidowano ją w 2001. Tutaj naprost przed nami widnieje za tymi krzakami, drzewami to cementownia, grodziecka cementownia, a my jesteśmy na terenie byłej kopalni Maria, która znajdowała się gdzieś tutaj. No i Zygmunt. No Maria powstała w 1894 roku. Zobaczymy, co tutaj mamy. No widzę, że śmieci tutaj trochę nie brakuje. Ale jeszcze coś się zachowało. Zerknijmy może do środka. Tak to mniej więcej wygląda w środku. Obok tej budowli znajduje się kolejna. Może spróbujemy przejść tędy. Taka ala ścieżka. Tam było mocno zahaszczone. Dobra. No i taka konstrukcja widnieje tu do tej pory po lata. Uwaga, trzeba patrzeć pod nogi. W dół spore nachylenie. No z tego co się orientuję, w najbliższym sąsiedztwie właśnie tych kopalni, które tutaj były, tych szybów dwóch, bo był między innymi tak samo szyb Zygmunt. Spróbujemy odnaleźć, albo zerknąć tylko, bo z tego co się orientuję jest to na posesji prywatnej, stolnię, która łączyła się najprawdopodobniej z Zygmuntem, z tym szybem. No jeżeli coś namierzymy, pokażę wam to wszystko na filmie. Jeżeli nie, no to trudno. No na terenie Grodźca było około 9 szybów górniczych z różnych epok. No obok owych szybów znajdują się takie zabytkowe kamienice. No według opowiadań miejscowej ludności zapada im się w tym terenie ulica. No świadczy to po prostu o istnieniu jakichś chodników pod spodem. No do końca nie mogę zdradzić tego miejsca, choć nie jeden się pewnie domyśla. No owa sztolnia, która ma się tutaj znajdować, jest gdzieś tutaj na tym terenie. Właśnie ona łączyła się z szybem górniczym Zygmunta. No jesteśmy już w Grodźcu przy głównej kopalni. Za chwilę podejdziemy do budynku administracyjnego i tym podobnie. No przed nami były budynek kopalni Grodziec. U góry zachowały się jeszcze napisy kopalnia Grodziec. Tędy górnicy wchodzili do pracy. Obecnie jest to wszystko zaspawane, zamurowane i tym podobnie. Budynek niszczeje. Widać na murach nawet zaczyna rosnąć trawa. W okolicach dachu widnieją rosnące drzewa. Podejdziemy tutaj z tyłu na były teren kopalni. Zobaczymy, co tam obecnie jest. No dawniej wiadomo, były tu szyby górnicze. Różna infrastruktura związana z górnictwem.
No, popatrzcie na to sami. Praktycznie prawie nie ma nic. Budynek z drugiej strony wygląda jeszcze mocniej makabryczno niż z tamtej, od głównej ulicy. No nie będę może tam chodził dalej, ale pozostałości po budynkach były kopalni Grodziec. No zostały, jakie zostały. Tak patrząc na oko, to jest raz, dwa, trzy. Czwarty budynek był tam, a to jest piąty. No pięć budynków obecnie w tym miejscu. Reszta, która tutaj była, została wyburzona. No korzystając z okazji, jedne z drzwi głównego budynku były otwarte. Dlatego pozwoliłem sobie wejść do środka. No i pokazać wam, co zostało po byłym budynku wewnątrz. Mianowicie tak to wszystko wygląda. Stare drzwi. Tutaj mamy główny hol. Jakieś oświetlenie. Na ścianie widnieje jeszcze jakiś tak jakby w miarę obraz. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. No ze stropu mocno się posypało, z tego co widać. Runęła okiennica. Tutaj jakieś stare, nie wiadomo co, nie wiem co to jest, stare szafy. No podążamy do następnego pomieszczenia. Zerknijcie na to, podłoga sklepki. Wszystko wygląda w stanie opłakanym i niedługo najprawdopodobniej się zawali. No powiem wam, ogólnie wygląda to masakrycznie. Jakieś okienko. No najprawdopodobniej znajdowała się tutaj kasa, ale może się mylę. No po tych schodach do góry to nawet nie próbuję iść. Zobaczcie na to sami. Totalna ruina, wszystko się sypie. No tutaj w stropie, jak widać, zawaliło się co nieco. No opuściłem już owy budynek, no bo grozi on po prostu zawaleniem się, jest tam bardzo niebezpiecznie. Przed nami nitowana wieża ciśnień, no za chwilę tam podejdę. No budynek byłej kopalni z góry wygląda trochę inaczej. No weszłem tutaj po schodach, idę w kierunku wieży ciśnień, która jest przed nami. No została ona odnowiona przez stowarzyszenie. No jesteśmy już praktycznie koło wieży ciśnień. Na pamiątkę po byłym górnictwie ustawiono tutaj taką reklamę ze zdjęciami. Mianowicie początek i koniec górnictwa w tym regionie. Tak to wyglądało. Pokażę wam to z bliska. No dawniej, jak widać, były wszędzie pola wokół terenu kopalni. No wieża ciśnień, tak jak tu pisze, nie muszę też wymyślać, kombinować. No została zbudowana około 1902 roku na potrzeby Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń i Zakładów Przemysłowych. No właśnie. Też mamy tutaj archiwalne zdjęcia powstawiane. A tu dom dyrekcji kopalni Grodziec. No najprawdopodobniej jest to ten budynek, który znajduje się tutaj. Ale mogę się mylić, bo coś mi tutaj nie pasuje. Jeżeli ktoś coś wie więcej, proszę o komentarze. Mnie się wydaje, że ten budynek jest tam. Podejdziemy tam niebawem. No obecnie jest w potężnej ruinie. No z drugiej strony też z
została zrobiona świetna robota, po prostu pokazano tą wieżę na różnej fotografii. Opisano po prostu średnicę zbiorników, wysokość całego obiektu. No dobra, nie będziemy zwlekać. Idziemy w kierunku wieży ciśni po tych schodach, tak jak mówię. Chyba jedyna zachowana w Polsce nitowana wieża ciśni. Powiązana była z pobliską kopalnią Grodziec. No imponujące to miejsce. Niejednokrotnie przejeżdżałem przez Grodziec, widziałem tą wieżę, ale nie było po drodze. Dlatego postanowiłem między innymi na tej wycieczce zwiedzić to ciekawe miejsce. No zobaczcie, jakby ktoś zaprzeczył, no to wieża jest cała. No w nocy, jak widać, wieża jest oświetlona, jak i od dołu, tak i od góry. Tak okrężamy sobie wieżę dookoła. No i na tyłach, albo i z boku, jakby to ująć, zależy jak na to patrząc, znajdują się drzwi wejściowe, a w środku wieży schody doprowadzające tam do góry. No, zbliżam się powoli do owej ruiny, którą zaobserwowałem całkiem niedawno. Popatrzcie na to, no budynek zupełnie się zawalił. Jego dach leży na dole. No strach dalej wchodzić, spróbuję go tylko obejść mniej więcej. No bo jest to zbytnio niebezpieczne do penetracji. Dobra, przejdziemy tędy. Coś znalazłem, tylko że przymarzło. Już wam to pokazuję. Jakiś napis wypalany na cegle. Wolę odsunąć się trochę od tej budowli, bo tak jak widać, w każdej chwili no może coś runąć. No jest w stanie opłakany. No z tego miejsca bardzo dobrze widać Kijową Górę, która jest też w Grodźcu, jakby nie było. No mam materiał na ten temat, na temat Kijowej Góry na moim kanale. Dla zainteresowanych chętnie zapraszam do pooglądania. No ja powoli będę przenosił się w inne miejsce. Tu jeszcze podpiwniczenie tego budynku, no też by było strach tam wchodzić obecnie. No nie wiem, czy co niektórzy pamiętają, buszowałem tu całkiem niedawno, był śnieg, w poszukiwaniu stolni, o której dostałem namiary od mieszkańca Grodźca. No niestety nie znalazłem jej, jestem tu drugi raz. No zdarzyło się coś wyjątkowego, spotkałem miejscowych, kobietę i mężczyznę, na spacerze z psem. No pokazali mi, gdzie znajduje się owa sztolnia. Nie wiadomo, co to za sztolnia, jak się nazywała. Na pewno jest to wszystko powiązane z kopalnią Grodziec. No dzisiaj zerkniemy do środka tylko prowizorycznie, a wybiorę się tu. No powolutku już zbliżam się do tworu owej sztolni. Jest przed nami. W takich oto krzakach. No nie mam, tak jak mówiłem, zmiennego ubrania ani oświetlenia. No wyczuwalny jest przewiew powietrza z tego obiektu. Tak to wygląda w okolicy. Mamy tu taki kręg. Ja nie wiem, czy ta sztolnia, właściwie potocznie mówię sztolnia, czy nie jest to szyb górniczy. No bardzo, bardzo dziwnie to miejsce wygląda. Odwiedzę je na bliższej przyszłości.
No obok tego miejsca znalazłem taki obiekt, okrąg. Państwo, których spotkałem, twierdzi, że to jest studnia, tak to nazywają, albo nazywane jest potocznie. No coś zaczyna mi się wszystko zlewać w jedną całość pod względem jednego obiektu i drugiego, które są koło siebie. No spróbuję zerknąć tam po prostu do góry i z góry w dół, jakby to ująć. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A więc zaglądamy. Weszłem na taki stopień, zerknijcie. No faktycznie można to nazwać studnią. No opuszczam powoli ten rejon. Odwiedzę go w najbliższym czasie. Spenetruję. Zobaczymy, co uda się wydostać z wnętrza ziemi. Lecimy dalej. No powiem wam teraz pomalutku, no przeniosę się z powrotem w okolice centrum Grodźca, bo jesteśmy na jego obrzeża. No, następne atrakcje przed nami. No jestem już na miejscu. No przed nami Villa Solvay. No powiem wam tak, w 1857 roku uruchomiono jedną z najnowocześniejszych cementowni w tej części Europy. No cementownię Grodziec. Jej właścicielem no był ród Ciechanowski. Wybudowali na zachodnim zboczu właśnie Góry Świętej Doroty przepiękną willę. No ta willa no, przed nami. No mieściła się tutaj właśnie siedziba dyrekcji zakładu cementowni Grodziec. No oba willa od roku 1985 jest domem pomocy społecznej. No owa willa no, nieco zwyższa, szczerze mówiąc, ze zbocza Dorotki. Tam jest kościół Świętej Doroty w Grodźcu. My jesteśmy tutaj. No powiem wam, nie na darmo stoję w tym miejscu, bo będę próbował też odnaleźć no koła żarnowe. Dwa koła lub więcej jest. Adam Szydłowski z Będzina nagłośnił ostatnio właśnie wielką sprawę na temat młyna powiązanego właśnie z cementownią Grodziec. Owe kręgi właśnie to fragment młyna, kręgi miażdżyły skałę, no i cement. Nie wiem, czy z perspektywy obejścia tych murów znajdę te obiekty, może się uda, no żeby dostać się na teren ośrodka pomocy społecznej, no trzeba mieć zezwolenie. Ja tego zezwolenia nie próbowałem nawet uzyskiwać, no ale przy okazji to zobaczymy. Może bez niego też dotrę do celu. No powiem wam tak, owe koła widzę, nie wiem, czy wy to widzicie, bo no kręcę pod słońce. Jedno znajduje się tutaj, obok tego stolika, a drugie jest tam trochę dalej na dole. Nie wiem, czy dobrze palcem pokazuje, strasznie razi mnie słońce. No czyli leży tu kawał historii. Zobaczymy, jak te tajemnice będą przebiegły dalej na temat tych kół żarnowych. No znajdujemy się w Będzinie Grodźcu na ulicy Mickiewicza 2. Mieści się tutaj w tym budynku przed nami Dom Pomocy Społecznej, dawniej Pałac Ciechanowskich. Przed obiektem zachowała się stara tablica informacyjna na temat obiektu, no i parku. Głównie chodzi tu o park. No, że występuje tu wspaniały drzewostan, no, klony, lipy i tym podobnie. A na wiosnę kwitnie czosnek, niedźwiedź, zawilet, żarłopłon. No tego akurat doświadczyłem tu parę lat temu. Byłem tu, gdy wszystko kwitło. No szło do obiektu się dostać.
Furtka była otwarta. Dzisiaj sprawdzę, ale raczej do obiektu nie ma szans się dostać. Zerkniemy, tak jak wspomniałem. Musimy sobie obejść obiekt wokół murów i za chwilę Wam opowiem jego historię. No niestety, no nie ma miejsca takiego, żeby ten pałac obejrzeć sobie z zewnątrz. Cały czas otoczony jest takim murem. Ja Wam wstawię archiwalne zdjęcia, kiedy tam byłem. Zobaczycie, jak to wygląda wewnątrz. A mianowicie, no historia jest taka. Jego istnienie zawdzięczamy Fundacji Jana Ciechanowskiego z lat 1842-1844. No, pałac w Grodzcu zaprojektował właśnie znany architekt włoski pochodzenia Franciszek Maria Lanci. Autor licznych zamków i pałaców wzniesionych w stylu neorenesansowym, jako tak zwana willa w stylu włoskim. No dobra, ja tu nie będę już nawijał z tego miejsca, bo naprawdę tu mało widać. Ja jeszcze przekręcę coś z bramy. No stąd możemy tylko popodziwiać no stare drzewa w parku. Nic poza tym, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, cały czas widnieje przy nim mur wysokości około no 2 metrów, może nawet trochę więcej, betonowy, no przez którego nic nie widać, no nie dziwne. No jestem ponownie przy bramie wejściowej do pałacu. No tak to jest. Historia zostaje, ludzie przemijają. No ja już kończę powoli swój materiał na dziś. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na moje archiwalne filmy, architekturę powstaną niebawem.